Dobra, tylko sobie odkryję jeszcze szybką podróż tam na te grobowce faraonu. Oczywiście, że to jest po drugiej stronie drogi, oczywiście, że zleć na dół i wleć po drugiej stronie, fantastyczne. Do grobowca. Także co znajdziemy w tym świecie? Pan Ektaneton. Dobra, daj pieniądze. Oczywiście trzeba groby obrabować. Dlatego nic nie zostało do naszych czasów, słuchajcie, bo bajek tu wpadł z wizytą. Fajne przejście do światy. I need to scatter the dust from our moon statue somewhere else. I need to find more clue. Wchodzimy. Are you an instrument of misery? Cause others pain? Inflicted pain. Pain. God. Pain. We hear their cry. Do this. Huh? I co za świat jest... O, tu pod wodą. No. I promise to consecrate this tomb to Amun. I can start by defiling this vision of Ahenaten. Jakie ładne słonko. The ceremony in the farmlands. Jehuti believed the statues contained Ahenaten spirit. Wygląda tu ładnie, to już trzeba oddać, kurde. Wygląda tu ładnie. O, arigatory. Tela jedna. Dawaj. Cztery znajdziemy, tylko jeden skarb. The rays of the Aten. They are pointing to the statues of the heretic pharaoh. The false idols need to be destroyed. Okej, okay, czyli muszę znaleźć 5 takich posługów, jest dobra. Dobra. Kim śledzi? Cyk, o. Cyk, umrzyj, kurde.
No nie umarł. Czemu to nie umiera? A? Tank spierdził gdzieś na koniec. O! Okruchy. Wielce okruchy. Dobra. To rozumiem. To rozumiem. Dużo okruchów to fajnie. Dziób czegoś. Dobra, tak to wygląda. A jakie fajne słońce tutaj, kurde. Co my tu mamy? Jest posągów kilkanaście. Chodźmy tu. Sobie ulepszmy coś. Dobra. O, kurde, z dystansu obrażenia. Super rękawiczka. Bardzo ładna, złota. Jak żeby inaczej. Trzeba nie dużo pływać na tej mapie. A już kolega płynie nam z pomocą. A spróbuj nie potrącić. Nie. Nie było, idziemy o tym po stele. Jeszcze chyba cztery też znowu będą. No w każdym razie są cztery stele. Zobaczymy, czy uda się skarb znaleźć, czy znowu będę musiał internet zajrzeć. Nie tak. Są węże, tak bym coś... Jedna od głowy, lecimy dalej. Na przykład tu. Po co tego flaminga polujesz w cenę, kurde? Lata coś. Dobra, jeden zły. Więcej złych. Tak to pewnie będę musiał wrócić 38 razy. Dobra. Uda mi oko swędzić coś, no. Niedobrze. Czemu uciekasz? Nie uciekaj! Kurde, jak się wchodzi tarczą, no chyba. Na razie. Dobra. Perkele. Kurde, dawno perkele nie wiem. Aby kiedy namówić na perkele. Bo to jest, nie ma co. Chyba spichlać jest. Znaliśmy kolejny posąg.
jeszcze trzy. Co mamy tu? I spada. I tu możemy też paść. No, strzały sobie zupełnie. Na pełno, dobra. Kurde, ładnie tu jest. Ma najładniejsza kraina zmarłych jak na razie. Ładne, chyba marmurowe, nie wiem. Cześć, kanapę. O, coś mi nie rało. Wielka świątynia Atona. Mi się każe, nie wiem dlaczego skoczyłem Donaldem, świątynia Atona. God, there is no other like thee. You created the world concordant with your wish. Coś. Niech aligatory. Są skarby. Pan umiera. Tak, jest drugi skarb. A tu. Dobra, idziemy tędy. Niespodzianka, co? Kolega ci umarł, patrz. Dobra. Nie wejdziesz na górę, dobra. Okej, i to by było tu. Oczywiście mam jakieś zadanie poboczne, bo to było zbyt szybkie, żeby to nie było zadanie poboczne. Dużo tych żołnierzy. Dość. Gdzie drugi skarb? Tam. Nara. I gdzieś tu. Pan żołnierz, siema, czołem. Dobra. Tacy. Kolejny pan z kółkiem w ręczkach. Dobrze, zabierzemy kółeczko.
pyk. O, nie trafiłem. Zabrane kółeczko, dobra. I tu coś jeszcze jest. Nie zdążył. Dobra, tam coś na końcu jest z tym schowane. Zobaczmy co. Szposąg. O, skorpionki. Skorpionki, lubimy skorpionki, prawda? Trzy są. Taki poziom. A to jest brzydki, Jezus Maria. O, idą kolejne. Kisz. O, ale mnie ciepło, jezu. A, na strzała normalnie. A, udało się, kurde, wypier... Oho. No na strzała mnie wziął z chyba. Ale już mnie nie biją, to dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, najbliższe potem jest... kurde, dużo miejsc tutaj jest, tu chodźmy. Dobra. Kurde, to jest ładne, no. I gave my life in worship of the king. I followed him to chuje. Dom wojowników, są wojownicy, oczywiście. Jak żeby inaczej. Gdzie jest wejście do domu wojowników? Na górze? No tak. Nie spadam. Jaka muzyka się zrobiła spokojnie, tak. Jestem tu, to chodźmy tam. Co mamy tutaj? Stella, dobrze. Wejdę, oczywiście, że nie wejdę drzwiami. To byłoby zbyt proste. Ten wejdę. A, schowali w końcu, patrzcie. Dobra. Kolejne miejsce byłoby tu. Chyba coś wojskowego powinno być, by coś odseparowano od innych. O, pan z łódką.
Pan czeka. Ej, ty. Dziękuję bardzo. Tak, jestem też tu. Roboję wojownika, dobra. Nie ma ich za dużo. Perfekcyjnie i porobienie. Idzie spać, zabieramy skarb, lecimy dalej. Kurde, szybko idzie. Szybko idzie. No tu. Niech będzie tu, potem skoczymy sobie zbadać. Czemu ta muzyka tak się ucina? Jest niepokojąco. Jest łódeczka, poproszę. O, chyba trzeba będzie narukować, jeśli dobrze pamiętam. Albo nie, zaraz zobaczymy. Albo tak. Tylko te śmieszne ptaszki. Hop tu. Pyk. Jak to tu? Jak on tu wleciał? Ona, nie wiem co to za ptaki są. Dobra, kulkawek. Dziękuję, spadamy. Jeszcze jedna kulka została. Dobra, kolejny przysta... A chodźmy tu na most. Płyń. Wiosłuj, odpychaj. Kurde no, do tyłu. Nie wiem jak łódki były na wstecznym takie, ale no dobra. Ła. Koszary widzę, dobra. Wejście do koszar, tutaj też widzę wejście, dobra. A stela jest na dole, to chodźmy po stelę. O. Nasz bruk. To już wszystkie stele by były, to są wszystkie już? Tak, o. Nie, z uwieszczem blasku tarczy słonecznej, środkowa z trzech komnat, w niej wiedza krzyczy z zagłuchej bariery, tysiąc zwojów ku chwale mądrości i światłości żyjącego Atona, za nią wróg lamentuje wiekuisty odstępca. Teraz sobie wygoogluję to, bo będzie szybciej. Szybciej będzie, a ja bym teraz chciał się dostać, tu bym się chciał dostać. Dajek.
I teraz. Te słonko jest fenomenalne na tej mapie, naprawdę. Nie, nie w tą stronę, na góry. Bardzo fajne, takie fajne te malunki są, hieroglify, takie dziwne kształty ludzi, ale niech będzie. O jest. Jeszcze wyżej. Dobra. Co mamy? Tu coś mamy. Dobra, oj blin. Dobra. Kapliczka, skarby z kapliczki poproszę. Jeden skarb. To nie jest, to też jest skarb, chyba? Tak. Czemu to wszystko jest pozamykane? Dobra, jeden. Pieniądze też wezmę. Panie krokodylu, dawaj pan skarbik. Dawaj skarbik. Dzięki bardzo. No i fantastycznie. Tu coś jest, ale bym tu poszedł. Poszedłbym tam, zrobił sobie na koniec dzisiaj prawie streamka. Jeszcze całą pół godzinki tam ostatni symbol. Gdzie to było? To jest... A, to jest walka z bossem będzie, dobra. Cześć Artur, jeszcze pół godziny zostało. Thank you.
dobra, tam to na most bym wszedł sobie. Ten sobie wejdę. Kurde, strzeżony most jest. I rzucaj w niego, dawaj. Jeszcze was. Prajer. Dobra. O, dzień dobry. Nie ożywiasz panów, nie będziesz ożywiał panów, nie. Odgłosy mają fenomenalne, muszę powiedzieć. Czyli ten most jest strzelony, dobrze wiedzieć. Pieniądze, dobra. Kulka ostatnia przed nami. I should be cautious around here. Ojej. Skorpiony, no oczywiście. Nie, strzała mi chyba tego widzę nie załatwi. Pana strzała to tam. I słońce gaśnie chyba. A nie. That is where it ends. At the temple. O, już? To... O, walka za Achenatonem czeka nas. No to fajnie, fajnie. Chociaż muszę znaleźć szefa tej lokacji. To bosik na końcu będzie, no dobra. Nie uciekaj. Dobra. Może nie ma nic nowego, słuchaj. Wodą, pod ziemią coś jest, dobra. To węże są, no tak. Dobra. No już. Dobra, to wpalamy na górę. Może jeszcze obszukam sobie miejsca, zostały jeszcze trzy. Chodźcie sobie tam.
Dobra, i polecimy na bossa zaraz. Gdzie jest jeszcze jeden? Tam, dobra. Dobra, dobra i... Gdzie to jest wejście? Proszę mnie wpuścić. Gdzie? Dachem? Nie. Mam tu jakieś otwarte drzwi? Kurde, zamknij. Patrzcie jak zamknij, no. A, tu. Dobra. Dzień dobry, komornik. Spadywujemy na bossa, lecimy. Zobaczymy jak pan Achenaton się spisze dzisiaj. Strzały są energancko. Także czas na drugiego minibossa tego dodatku. Cudownie udają zaskoczonych po prostu, jest fenomenalna. Ta animacja zaskoczonych przeciwników, cudowność. No, albo najpierw skoczymy sobie zobaczyć skarbuś. Skarbuś jest gdzieś tu. O właśnie, tutaj trzeba wejść. Tam trzeba wejść, zobaczymy sobie skarb. Zobaczymy, może być jakiś fajny. O singular god, there is no other like thee. You created the world concordant with your wish. A wam coś, co tu się stało? Okej. Można i tak. Fantastycznie. Gdzie było wejście? Wejście było gdzieś tu. Tutaj. Schowane, patrzcie jak schowane wejście. I jest skarbuś. Co tu jest? Czemu podwójne miecze? Już tego nie używam. No ale jest, dobra, lecimy sobie po Achenaton, Anehaton czy coś, a to jest Achenaton. A pan tu gnije, niech pan gnije, bardzo proszę. Amunicja uzupełniona, dobrze. Panowie tutaj widzę medytują, też fajnie. Także tak, arenka gotowa, proszę bardzo.
piękna, z dywanami, z marmurami, ze złotem, kwiatkami. By Ra's light. No siema. Ej no. Pan jest wysoki. Znaczy to jest 5 takich bossów, także... Chyba 5, nie dobrze pamiętam. Ale to taktyka no nie jest zbyt jakby szokująca. O! Nie stoję do mnie słoneczkiem, nie? Luty. Nie goń mnie tak! Nie goń mnie! Kurde blat! Nie.
No nie jest jakiś tutaj, rzekłbym, super trudny boss. Powiedziałbym, że jest bardzo łatwy. Tak, raz zero wyzwania. Nefertiti była trudniejsza. The great god dies. And the Aten is taken up by his successor. Was he ever a god? Or only a mortal? Draw. Jest gigantyczny mieczyk, żeśmy dostali. Kompletnie jakby nie w moim klimacie są te bronie, ale 5 punktów. Kombinacja zabój za 2 sobie damy i szał. Potrzebuję jeszcze 5 kolejnych punktów i będziemy mieli całe drzewko. Czemu to... O nie! Proszę to przesunąć na prawą stronę, kurde. Mam jakiś... Zobaczmy, co to jest za mieczyk. Żyjący bóg, taki duży. Natychmiastowe naładowanie. I drugi raz mi ostrza burzy dostałem. To fantastyczne dropy są, naprawdę. No dobra, także jakby mamy już jakby mapę, o czym tutaj zadanka zrobione, to poszukajmy sobie, przeszukajmy sobie na koniec jeszcze te dwa miejsca, czy tam trzy. I jeszcze zadanie już te poboczne zrobię poza nagraniem i zobaczymy potem, co dalej w fabułce, za tydzień w niedzielę. Nie wiem, wydaje mi się, że takie granie w sumie raz w tygodniu to tak. Nie jest aż tak nie nuży chyba i to się nie ogląda zbyt nużąco, mam nadzieję. I że ogólnie jakby ta idea, którą teraz mam, że codziennie praktycznie inna gierka też wam się jako tako podoba. To tłumów co prawda tutaj nie ma. Ale... Ale lepiej niż jakby cisnąć cały czas to samo, jak niektórzy. To jest głęboko. A, jaki stateczek. Także po asasynie będzie chyba... będzie chyba... ten. CK3. Czeho? Tu nie lubię, o Jezu. To jest jeszcze bardziej nużące niż... Jest ten krokodyl. Grałem w Fable, nużące jest. Jak jest i jesz mięso, to jest złe, to jest bez sensu. Ja lubię mięso, nie jestem zły wcale. A tam się... Cywilizacja, a lubię cywilizację akurat, lubię. Ciwki, chociaż... Znaczy, wiesz, no syndrom jeszcze jednej tury, nie? Trzeba wejść, dobra. Chociaż nie wiem, czy prawnie umiem grać w cywilizację. Czy, bo to też trzeba umieć grać w cywilizację. Thoth, bed is set, fear not.
do zadania będzie nam potrzebne. Znaczy pakusiów? Nie wiem. Czemu pakusiów? Nie wiem. Znaczy w cifce, czy w cifce. Tak mi się wydaje, że granie w CK3 na zasadzie podbij wszystko jest trudne. Także nie będzie tego podbij wszystko. Będzie to na zasadzie odgrywamy rolę naszego władcy. To jest ciekawsze moim zdaniem. To jest moim zdaniem ciekawsze. Wybierzemy sobie jakąś ciekawą frakcję. Jakby nie za mocną. Może wodza albo wysokiego wodza. I będziemy iść przez życie, odgrywając scenki jakby na zasadzie tego, jakie ma cechy nasz władca. Takie będziemy podejmować decyzje w eventach. O, wydaje będzie ciekawie. Także jeśli nasz władca okazuje się dyplomatą, będziemy podążać drogą dyplomaty i bardziej dyplomatycznie podchodzić do spraw. Jak będzie bardziej wojownikiem, to będziemy się tłukli naokoło i podejmowali decyzje właśnie na zasadzie najpierw w dziób, potem pytamy. CK2. CK2 też jest spoko. CK3 jest lepsze. I jak masz kupić, to se kup. Bo ma CK3 w podstawce dużo, co CK2 miał w DLC. Także to poprawili bardzo mocno. Ja nie wiem, czy byli szalony. Znaczy, to na pewno nie będzie minimaksowanie. To już wszystkich purystów, którzy będą próbowali mówić, że minimaksował, to już mogę tutaj powiedzieć, że nie. Także to nie będzie jakby optymalna rozgrywka. W zasadzie tutaj wykorzystujemy wszystkie możliwe glitche i bugi na zarabianie. Nie. Jak to będzie dla mnie uzasadnione, to wtedy taką decyzję podejmę, jak mówię, nie, i tak jest. To też może być problem. Bo tłumaczenia jako takiego nie ma. Nawet fanowskiego. Znaczy jest jakieś, ale ono nie chce mi się włączyć, nie wiem jak go włączyć w ogóle. Także jak ktoś tutaj ma... ktoś ma jakby informację o tym, jak wygrywać te mody przez Microsoft Store. Mam to w tym Microsoft Store właśnie w Xbox Passie, to chętnie się dowiem, bo moje nie działa, ja nie wiem jak włączyć. Też pewnie jeszcze nie na tą jest jakby wersję gry. Także też może powiedzieć z tym problem. Gdzie tu jest? Tu jest skarb. No zobaczymy. Skończymy sobie najpierw skończymy właśnie asasynka tego tutaj pięknego. Znaczy, tak, są popularne i to, że nie ma społeczeństwa, to jest taki trochę, powiem, mech, no bo jakby mamy dużą rzeszę fanów. Daleko nie szukać Lucas, czy How to Wipe, czy Trashing, czy Niedźwiedź. Kto tam jeszcze w to napierdziela. I mają dość sporą grupę fanów. I budują swój kanał praktycznie na grach Paradoksu. No ale to dalej nie ma polskiego w podstawce, więc... Szwedzi się nie popisali tutaj. Trashing Mana sobie zobacz, Imperator.
O nie, to ten duży. Ja Płochynego też właśnie nie oglądam, ale Trashinga oglądam. Jak mi się bugują dźwięki. Tak, tak, znajdziesz Trashing Madan. On na Twitchu też jest. Teraz sobie ogrywa CK3. Także możesz sobie zobaczyć. Słuchaj, na Twitchu jest TrashingMad.pl. Nie płaci mi, ale fajny tekst, fajny robi. Właśnie tak odgrywa rolę zamiast minimaksować. Także spoczko się to ogląda. Bardzo fajnie. Ja ćwingami gra, także to jest ciekawie. Czy to jest wszystko tutaj? Tak jest. Została mi misja poboczna, to sobie zrobię już poza nagraniem. Mamy prawie godzinę 20, także na dzisiaj kończymy. Bardzo wam serdecznie dziękuję za tego live'a. Życzę wam dobrego wieczoru. Zapraszam też na kanał na YouTubie, na fanpage'a, do sklepu i na jutrzejszy stream z RimWorlda najprawdopodobniej. Także bardzo dziękuję, dobrego wieczoru, pa pa.